Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, podcast geopolityczny, seria Biblioteka Geopolityka. Dziś chciałbym Państwu polecić, zarekomendować najnowszą książkę pana pułkownika doktora Krzysztofa Surdyka. Książka nosi tytuł Wywiad w wojnach hybrydowych wywiad w wojnach hybrydowych. Ostrowiec Świętokrzyski 2022. To jedna z najnowszych publikacji wydawnictwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Książka sporych rozmiarów, 612 stron i książka niewątpliwie unikalna na rynku polskim. Tak jak polecałem Państwu książkę autorstwa pana Tomasza Formickiego, wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej, tak i chciałbym Państwu dziś polecić książkę poświęconą materii Wywiadu i jego roli w wojnach hybrydowych. Niezwy niezwykle ciekawa i bardzo aktualna tematyka. Książka podzielona jest na trzy rozdziały, trzy duże rozdziały, poświęcone kolejno i samej kwestii wojny hybrydowej, udziału w wywiadu właśnie w, na różnych frontach wojny hybrydowej, i wreszcie trzeci rozdział jest poświęcony arenom zmagań hybrydowych. To nic innego jak taki przegląd. Istotnych regionów geopolitycznych, czy też istotnych, właśnie sytuacji konfliktowych, miejsc konfliktów na, na, na świecie, które są istotne z punktu widzenia właśnie kwestii wojny, wojny hybrydowej. Sam pierwszy rozdział zatytułowany Wojny Hybrydowe, czyli Wojny bez wojny. Wojny hybrydowe, wojny bez wojny, no, daje cały przegląd tej specyfiki wojen hybrydowych, począwszy od kwestii koncepcji szarej strefy, aż po, przez wojny ekonomiczno-finansowe, wojny informacyjne, dyplomatyczne i rolę działań militarnych w wojnach hybrydowych. Dotyka także kwestii terroryzmu, broni masowego rażenia i nowych technologii w wojnach hybrydowych. Rozdział drugi, moim zdaniem, bardzo interesujący z punktu widzenia nie tylko geopolityki i geostrategii, ale także geoekonomii, przynosi bardzo ciekawe informacje dotyczące działalności wywiadowczej i specyfiki w ogóle. Wykorzystywania wywiadów w wojnach hybrydowych i to niekoniecznie takich, powiedzielibyśmy, bardzo oczywistych. Za chwilę przytoczę, przytoczę przykład, bo wydaje mi się, że on będzie świetnie ilustrował to, jak szeroko przedstawia całą, całą, całe zagadnienie pułkownik Surdyk. Natomiast wypada zacząć także od tego, jak w ogóle definiuje autor pojęcie wojny. Hybrydowej. I dowiadujemy się z książki, właśnie z pierwszego rozdziału, że wojna hybrydowa to, tutaj będzie cytat, połączona, zintegrowana militarno-polityczna, informacyjna i gospodarcza konfrontacja w postaci pozbawionego statusu, często ukrytego konfliktu. W trakcie takiego konfliktu, który może trwać dziesiątki lat. Oprócz bezpośredniej konfrontacji militarnej, wykorzystywane są technologie specjalne, informacyjne, techniczne i sieciowe. Wojny hybrydowe nie mają na celu zdobycia terytorium wroga, ale zmiany przywództwa wrogiego. Kraju na bardziej lojalne. Taka wojna wiąże się z użyciem nieregularnych metod walki w celu przeciwdziałania niekiedy silniejszym konwencjonalnym siłom zbrojnym przeciwnika, niwelując ich taktyczne i strategiczne przewagi. Koniec cytatu, dłuższy cytat, ale myślę, że świetnie ilustrujący. Złożoność całej tej materii i pokazując jak ogromne znaczenie dzisiaj mają właśnie te technologie specjalne, właśnie w prowadzeniu, w, prowad w realizacji celów geopolitycznych. Natomiast ten rozdział drugi, o którym już wspomniałem, o, który obrazuje działania wywiadu w różnych aspektach wojny hybrydowej, w tym ekonomiczno-finansowych kwestiach, przynosi bardzo ciekawe, bardzo ciekawe informacje, bardzo ciekawe, często nieoczywiste wnioski, czy nieoczywiste. Nie nie nakierowuje uwagę czytelnika, często na, na rzeczy no, przemilczane bądź, bądź nie, nie do końca szeroko znane opinii, opinii publicznej. I myślę, że jednym z takich wątków bardzo ciekawych w tym, w tym drugim rozdziale jest. Wątek poświęcony uśpionym komórkom wywiadowczym, które działają pod przykryciem funduszy hedgingowych. To bardzo, ciekawe, to bardzo ciekawy fragment tej, tej monografii. I tutaj możemy przeczytać m.in. że ten dostęp do zarządzania firmami pozwala o, o wiele lepiej niż klasyczny wywiad osobowy wpływać na, na, na działalność poszczególnych wywiadów. No tutaj pan pułkownik Surdyk wskazuje, że uzyskiwanie tak szczegółowych informacji, jak, jak na przykład plany produkcyjne firm czy stosowane przez nie innowacyjne procesy technologiczne. Są można pozyskać te informacje na te, na, na te tematy o wiele łatwiej właśnie pod przykryciem funduszy hedgingowych niż za pomocą klasycznych wywiad metodu, klasycznych metod wywiadu osobowego. To, nie jest, to niewątpliwie bardzo, bardzo ciekawe. Zma, znajdziemy także Rozstrząsanie kwestii takich jak działalność nie tylko największych banków z Wall Street, ale na przykład film, firmy BlackRock. Myślę, że osoby zainteresowane kwestiami ekonomicznymi, rynkami finansowymi doskonale wiedzą, czym jest firma BlackRock i jak ogromne wpływy ma w Stanach Zjednoczonych, jak w sposób ogromny oddziałuje na korporacje amerykańskie. I tego typu. Tutaj związki wywiadu z różnymi korporacjami, z właśnie z firmami zarządzającymi aktywami, również tutaj pan pułkownik Surdyk opisuje. Myślę, że ten rozdział trzeci jest również bardzo istotny z punktu widzenia nakreślenia takiego szerszego tła geopolitycznego i możemy w tym rozdziale niewątpliwie i dowiedzieć się i o recep, o, czyli Regional Comprehensive Economic Partnership, no, kwestia największej strefy wolnego handlu w historii świata, o której ja także wielokrotnie mówiłem w, na łamach podcastu geopolitycznego i na... I o polityce Chin, powstrzymywania Chin w ramach Aukus czy Kład. Czy Mamy zagadnienia związane z cyberjuanem i z rywalizacją z amerykańskim dolarem. Jest sporo na temat, na temat wyścigu zbrojeń, w tym wyścigu zbrojeń w kosmosie. Jest oczywiście także mowa o Arktyce, no i o wojnach energetycznych, i o kwestii kontroli nad zasobami Ropy i Bliskiego Wschodu. Całkiem sporo kończy się. Książka rozdziałem zatytułowanym Polska na arenie działań hybrydowych. Ciekawe podejście, pokazanie, pokazanie i koncepcji Międzymorza i akcji prometejskiej jako takich prakoncepcji działań hybrydowych. No i wreszcie kwestia zagrożeń dla samego państwa, dla samego państwa polskiego. Książka kończy się również bardzo ciekawym, bardzo ciekawym fragmentem. Myślę, że tutaj warto sięgnąć. Posłowiem w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego. I tutaj pan autor, Pułkownik Surdyk, twierdzi, że Ukraina w dalszym ciągu pozostaje elementem hybrydowej rozgrywki między USA a Rosją. To bardzo ciekawe, choć przyznaje pan Pułkownik Surdyk, że Rosja wykroczyła poza granicę klasycznej wojny hybrydowej. To jednocześnie podkreśla, że Ukraina jak dotąd nie wypowiedziała Rosji wojny. Też bardzo interesująca, interesująca uwaga. Natomiast ta uwaga o tym, że Ukraina w dalszym ciągu pozostaje elementem wojny hybrydowej między USA a Rosją, no, pokazuje, całą, pokazuje tę złożoność współczesnych procesów geopolitycznych i pokazuje także, jak istotna jest rola wywiadu w tego typu, w tego typu działaniach. Serdecznie Państwu polecam książkę Wywiad w Wojnach Hybrydowych autorstwa pułkownika Krzysztofa Sur. Dyka, Ostrowiec Świętokrzyski 2022. Dziękuję za uwagę.